Witam wszystkich ponownie, tu znowu Punio 7, a to jest znowu You Have to Win the Game. No i to nas teleportowało z powrotem tutaj. No to nawet fajnie, nie będziemy musieli się cofać, ponieważ jest tu jeszcze parę rzeczy do sprawdzenia. Czy tutaj coś nas zaprowadzi? Nie. No to schodzimy na dół. Widzieliście tamtą kieskę, co wcześniej widzieliśmy nad nami. Musimy ją teraz zebrać. Okej, okay, dostaniemy się tam tędy. W ten sposób. Ark! Człowieku, co ci się stało? Arka? Nie wyglądasz, jakbyś przybył z Arki, czy... Poor bastard. Poor bastard. Też jestem poor bastard. Ponieważ mórz chce wygrać tą grę. Okej, okay, wracamy się. Hidden Crevice. Czy jak to tam? Okej, okay, jesteśmy z powrotem tutaj. To wejdźmy do mineshaft. Czyli do kopalni. Okej, okay, to nie będzie fajne. Kolejny z tych poziomów. Ty bardziej musisz chcieć wygrać mnie niż ja chcę ci to ułatwić. Tak, teraz nie tak. I hop. Nie. Czego mi to robisz? Gro. Czego jesteś taka trudna? Jest. Okej, okay, teraz tutaj na górę. Też nie będzie takie trudne. Ja się tam... O tak, prawie. O tak, lepiej już. Phew, descent. Co to było descent? Nie wiem. Teraz tutaj? O, zapomniane tunele. Puh, pewnie gdzieś prowadzą. Do ukrytej skrytki. Wszystkie ukryte skrytki są ukryte. Chyba, że ktoś je odkrył, wtedy już nie są ukryte. Są odkryte. Dobra. Arbitorium. Co to jest? Czy to to? To jak wygląda prawie jak tylda, taka trochę połamana. Więc o co mu chodzi? Nie wiem. Teraz wydostańmy się stąd. Pójdźmy tutaj. Niebieski pan jest zły. Najpierw zapiszę grę. I hop. I hop. To się nie uda. Wow, 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 okej. Okay. Jest najgorszy moment. 3, 2... Jeden start, okej. Okay. Udało się. Idziemy dalej. Gdzie idziemy? Wracamy na powierzchnię, gdyż, ponieważ... Cóż... Już mamy 83%, więc powoli zbliżamy się do końca gry. Powoli, powoli, w ślimaczym tempie. Ale zawsze. Jeszcze zbiorę to i wejdziemy sobie tutaj. Swimming upstream. Kolejny pokój, którego nienawidzę. Mówiąc nienawidzę, mam na myśli... Naprawdę nienawidzę. Tak, tak, tak. Jeżeli myślicie, że to jest takie łatwe, to powiem wam, że nie jest. Po prostu nie wchodź na te kule, ponieważ się tam powiecie. To nie tak działa. Gry zręcznościowe nigdy tak nie działają. Panika odgrywa dużą zawsze rolę w takich typu grach. Ślepe naciskanie klawiszy w panice. Jeżeli chcesz wygrać grę, musisz to opanować panikę. O tak na przykład. Okej, okay, może w końcu zbierzemy to? Okej, okay, dobra. Teraz na górę.
kolejna ukryta skrytka. O, patrzcie! Poznajecie ten pokój? To mniej więcej tam, gdzie zaczynaliśmy grę. Może uda nam się tam wrócić. A pamiętacie? A tam z góry spadliśmy. Spadliśmy na dół. Damy się gdzieś zbliżać. Nie wszyscy, którzy podróżują, są zgubieni. O, ho. Tam nie pójdziemy. Tędy się szło do kotów. Ale trzeba spaść z góry. Dobra, wejdźmy tutaj na górę. Ponieważ tu jest niebezpieczeństwo. Przygoda zawsze równa się niebezpieczeństwo. W każdym razie, co to za przygoda bez niebezpieczeństwa? Kiepska, przereklamowana. O, patrzcie! Wróciliśmy na początek gry! Że żeby wygrać grę, trzeba przejść na jej początek. Dobra, teraz bierzmy... Tutaj pójdźmy... Koty nie znają magicznego słowa. Że dlatego, że koty nie umieją pływać. Puh. Być może dlatego. Okej. Okay. Teraz cofnijmy się jeszcze tutaj. Uważajmy na węża. Który widocznie nie jest bardziej... Który za bardzo się mnie nie boi. O, pamiętacie to? Teraz możemy to zebrać. Tak. Teraz możemy wejść na drzewo. Nie będzie to takie proste. A tu też jest kasa. Ładnie, 90%. Zbliżamy się do końca. Touch and die. Nie chcę teraz umierać. Chcę iść tędy. Ponieważ tu jest przejście, które wcześniej było zamknięte. Harbinger. Kolejne słowo, które może kojarzę, ale kto nie pamiętam, co dokładnie znaczy. Z innego świata. Another World. Kto z was grał w Another World? Powiem wam, że ja grałem. Przyszedłem jakieś... Nie wiem, pierwszego ekranu nie potrafiłem przejść. Za trudny był dla mnie. Exit Strategy. Okej. Okay. Fajny widok, ale teraz nie chcę tam iść. Chcę iść tędy. Ponieważ... Ta gra mnie nie lubi. Ta gra tworzy takie pokoje, które mnie nienawidzą. Może nie to gra tworzy, tylko twórcy tej gry. Właśnie, może gra mnie lubi, tylko twórcy tej gry mnie nienawidzą. Może twierdzą, że... I gra nie jest przeznaczona do wygrywania. Może chcą pokazać mi, że nie jestem godzien przejść ich gry. Jestem tego godzien. Może jestem. No to raz już się przeszedłem, to może i drugi raz się uda. Ten pokój. That room. Może trzeba by jakoś przemyśleć strategię przechodzenia tego pokoju. Jakoś popatrzeć na drogi tych wszystkich pocisków i przemyśleć, nawet skoczę tam, a tam. No wiecie, myślenie. Przecież nie o to chodzi w grach zręcznościowych, żeby myśleć. Trzeba po prostu skakać. O tak, na przykład tak. Brief respite, czyli nie wiem, krótki odpoczynek, powiedzmy. Odpoczynek od czego? Odpoczynek od najgłupszego roomu w grze. Jaki właśnie widzicie. To nie będzie proste. Prawie mi się udało. Ajajaj. Ledwie. Jej! Udało się! Brawo ja! 94%. To dobrze. Jesteśmy coraz bliżej wygrania gry. Brief respite. No to idziemy dalej. Gdzie dojdziemy? Do pięknego księżyca srebrnego. Czy znasz magiczny symbol? Może? Pytanie, czy wy znacie? Czy znasz magiczne słowo? A wy? Wy widzowie znacie magiczne słowo? Znacie? Bezpieczeństwo tą stronę. Lubię bezpieczeństwo. Ale niestety gier nie wygrywa się.
idąc bezpieczną ścieżką, więc idziemy w niebezpieczeństwo. Czego chcesz ode mnie? Chcę wygrać grę! Failure is a... Porażka to druga szansa. O, drogi! Obawiam się, że właśnie przegrałeś grę! Ale weź serce! Zwycięstwo jest bliżej! Jest na wyciągnięcie ręki! Szukaj dalej! I znajdź rozwiązanie! Tak, widzowie, właśnie przegraliśmy grę! Przegraliśmy grę. I co teraz możemy zrobić? Możemy zacząć grę od nowa, ponieważ tak to jest. Jeżeli przegramy grę, to zaczynamy grę od nowa. I gramy z powrotem. Gramy jeszcze raz i jeszcze raz, aż w końcu wygramy grę. Jak widzicie, straciliśmy wszystkie moce. Ale nadal mamy 99% zebranych przedmiotów, czyli właściwie wszystko, co można zebrać w grze. Co musimy teraz zrobić? Musimy odzyskać nasze moce z powrotem i powrócić do tego piekielnego pokoju i wygrać grę, co w następnych odcinkach. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.